Włącz i zostań z nami. Dziś w kościele dużo się mówi na temat nowej ewangelizacji. My postanowiliśmy zorganizować fest. Nazwaliśmy Dzieci poznajcie Ojca, Ojcowie poznajcie Odwiecznego. Dawno, dawno temu nie było nic. Przyszedł Pan Bóg i stworzył cały świat. Po prostu każde dziecko, które przyjdzie do nas na stanowisko i coś zrobi, budując świat, dostanie taką pieczątkę do książeczki. O właśnie, tak, tu można zdobyć pieczątkę. Zapraszamy. Tak. Słowo Boże uczy nas, że miłość Ojca polega na tym, że kochamy naszych bliźnich. My chcemy w ten sposób, okazując miłość ludziom, którzy przyjdą tu, mówiąc im przy okazji, śpiewając pieśni o Bogu, mówiąc na temat wychowania dzieci, mówiąc na temat Słowa Bożego, czytając przypowieści biblijne, wskazać na Ojca, od którego pochodzi wszelkie dobro, od którego pochodzi wszelkie imię. Szanowni Państwo, pierwszy krowiec ruszy! Gratulujemy, gratulujemy ważnym! Kochani, dołączajcie się! Będziemy śpiewać, będziemy klaskać. Wierzymy, że część tego procesu nowej ewangelizacji, on się rozpoczyna od dzieci. On się rozpoczyna bardzo wcześniej, a kończy się w momencie naszej śmierci. Ciągle mamy ludziom coś do przypomnienia, ciągle mamy sobie coś do uzmysłowienia, bo Słowo Boże jest w tym względzie bardzo, bardzo jasne i klarowne. Nie można miłować Boga, którego nie widzimy, jeżeli nie miłujemy naszego bliźniego, którego widzimy. I tutaj znaleźliśmy wsparcie w księdzu proboszczu Cembrowiczu, proboszczu z katedry. Razem z nim postanowiliśmy taki festyn zorganizować tutaj w tym pięknym miejscu, ogrody papieskie. Mamy różnego rodzaju aktywności dla dzieci. Mamy trochę gier planszowych, mamy pieśni dzieci, które śpiewają właśnie o Bogu, są to pieśni uwielbienia. On zapalił! On zapalił! Jesteś kochany, miłowany, przyjacielem, jesteś super, bo...
Rodziców zapraszamy po lewej, po lewej stronie. Słuchajcie, chodźcie rodzice też. Słuchajcie, to jest ksiądz biskup Andrzej. Przywitajcie go. Brawo. Proszę bardzo. To jest Ewangelii według świętego Mateusza. Skarbniku, pragnę rozliczyć się z moimi sługami. Proszę, zda mi raport z moich wydatków. Wasza wysokość, już patrzę. Jest jedna kobieta, która jest ci winna około 100 milionów i odciąga się zadaniem. Dobrze, straże, straże, przyprowadźcie ją do mnie. Witam, wasza wysokość. Wzywałaś mnie, panie? Tak. Musisz mi oddać swój dług. Ależ królu, nie mam ci z czego oddać. W tej sytuacji będę musiał odebrać ci wszystko, co posiadasz. Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Skarbniku, na co zostały wydane te pieniądze? Ma willę z basenem, zatrudnia służbę, organizuje uczne imprezy, lata prywatne. Dosyć, dosyć, wystarczy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ale właściwie to nie o to zdanie. Mi chodzi może następne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Nie, to też jeszcze nie to. To idziemy dalej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Aha, to też jeszcze nie to. To idziemy dalej. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Ale to jeszcze nie to. No to dalej. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Nie, to było jeszcze następne zdanie. Dobrze, i dalej, jeszcze dalej. O, to o to mi chodzi. Właśnie. Jak to było? Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest, to właśnie jest komentarz. Pan Jezus, tak nam prosimy o przebaczenie, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zdarza się, że ktoś mówi, nie odpuszczę, nie daruję, już ja jej pokażę, będzie miał za swoje, a potem mówimy, odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Ciekawe, co by to było, gdyby Pan Bóg tak nam powiedział. Którym przeżywaliśmy przed chwilą czytanie Pisma Świętego razem z dziećmi. Czytaliśmy przypowieści ewangeliczne i o drogocennej perle, i o chwaście zasianym w pszenicę, i przypowieść o ziarnie, która padła na skałę, i między ciernie i na ziemię żyzną. Piękna okazja, aby dzieci mogły odczytywać na nowo Słowo Boże, aby mogły spotkać Pana Jezusa, festem, w którym i radość zabawy, i radość spotkania Pana Jezusa w Jego Słowie. Także wszystko kręci się wokół Boga i wokół Biblii, wokół tego przesłania, że tak, to jest nasz Ojciec w niebie, jest tym, kogo warto poznać i warto jest zapłacić każdą cenę, żeby Go poznać. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.